Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy pyszne tosty z pieczonym kurczakiem, serem i pieczarkami. Zapraszam Was na krótki filmik i do wspólnego ich przygotowywania. Moi drodzy, do przygotowania pysznych tostów z pieczonym kurczakiem potrzebujemy 3-4 łódka, mogą być z dnia poprzedniego pieczone, chleb tostowy lub podłużne bułki, do tego kilka pieczarek, porbiała część, kostka nieduża sera żółtego, do tego jeszcze będzie łyżka lub dwie majonezu i łyżka keczupu. Proporcje podam w opisie. Moi kochani, robimy te pyszne tosty. Mięso z kurczaka należy obrać z kości i dobrze je rozdrobnić, tak żeby dobrze nakładało się w tosty. Skórkę również możemy ściągnąć, nie będzie nam potrzebna. Chodzi o to, aby mięsko było dobrze rozdrobnione. Ser ścieramy na tarce jarzynowej. Nieduży kawałek pora, około 15 cm. Należy drobno pokroić. Pieczarki myjemy i szatkujemy na szatkownicy. Drobne talarki. Jeżeli nie macie szatkownicy, można pokroić je w plasterki lub kosteczkę. Moi drodzy, kurczak już jest obrany z kości, por pokrojony, pieczarki starte, ser starty. Robimy tą pyszną pastę do zabiegu. Do kurczaka wsypujemy wszystkie składniki. Pieczarki, por i ser. Dodajemy opcjonalnie trochę soli i odrobinę pieprzu dla smaku. Do tego dwie duże łyżki majonezu. Dwie lub trzy. Tak, żeby ta masa się skleiła. I duża łyżka ostrego keczupu, dowolnego. Moi drodzy, do zapiekanek użyjemy bagietek półdługich, możemy użyć chleba tostowego, w zależności co lubicie i co chcecie jeść. Do bagietek nakładamy farsz, przecinamy je wzdłuż i nakładamy sporo farszu, nie żałujemy. Bagietki tak przygotowane można zapiekać w piekarniku lub tosterze. Natomiast chleb tostowy z farszem będziemy zapiekać tylko w tosterze. Moi drodzy, rozgrzewamy toster lub opiekacz. Wkładamy nasze kanapeczki. I zgrzewamy. Nie ściskamy mocno, ponieważ nie chcemy, żeby cały farsz wyleciał. Delikatnie zamykamy toster. Tosty są już gotowe. Ser się ładnie rozpuścił, pięknie się przypiekły. Możemy je podawać. Tak przygotowane tosty są bardzo smaczne, łatwe w przygotowaniu, treściwe. Naprawdę spróbujcie sami, a nie pożałujecie. Będziecie je ciągle chcieli przygotowywać. Tak wygląda bagietka z kurczakiem. Jest fajnie nadziana, smaczna, chrupiąca. Moi drodzy, tak przygotowane tosty są bardzo pyszne i łatwe w przygotowaniu. Można je zrobić nawet dzień wcześniej, odgrzać jak przyjdziecie z pracy, lub przygotować na kolację, lub dla znajomych, jak chcecie. Zapiekamy w piekarniku lub w opiekaczu. Tosty dobrze jest upiec w opiekaczu, natomiast bagietki w piekarniku. Bardzo ładnie wyglądają i pysznie smakują. Rewelacja! Dla mnie bomba. Farsz jest przepyszny. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.